Mikołaj. Cześć, witajcie. Rozpoczynamy kolejny weekend. Tak. No, co prawda rozpoczęliśmy go już 40 minut temu, ale trochę postaliśmy w korkach, jak to zwykle w piątki bywa. No niestety, ale to był jakiś okropny wypadek na skrzyżowaniu, więc nie ma co narzekać. Jedziemy. Dokładnie tak. Postanowiliśmy pojechać mimo tego, że zapowiadają u nas deszcze, wichury, wiatry i tak dalej, a jedziemy nad morze, ale postanowiliśmy pojechać i to dzisiaj na noc, dlatego że jutro podobno do południa ma padać. No i nie mamy ochoty rozkładać się w deszczu. Więc zrobimy to dzisiaj, a jutro w deszczu będziemy siedzieć albo pod daszkiem, albo przyczepie. Zobaczymy, jak będzie wiało. No zobaczymy, jak będzie wiało. Ale może gdzieś bokiem jakoś przejdzie, a może się uda. Zobaczymy. Trzeba jechać. Nie ma co siedzieć w domu, trzeba jechać. Generalnie gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na pogodę, no to musielibyśmy zostać w domu, bo zapowiadają na wybrzeżu do 65 na godzinę. No i burze. Jak w całej Polsce zresztą. Ale nie, no może jakoś to bokiem przejdzie, a już ile razy się zdarzyło tak, że nie jechaliśmy, a potem... Tak, a potem żałowaliśmy. Tak, wściekaliśmy się. Postanowiliśmy się, jedziemy, co ma być, to kurczę, będzie. Mało tego, wzięliśmy rowery. I wzięliśmy rowery. A co? I jedziemy z Kubusiem, jedziemy bez Julki, bo nasza Julka baluje na biwaku dzisiaj, przez weekend. Ona się nie mogła doczekać, o ma. W szkolnym zresztą. Tak. Na koniec roku, no to się zaczęły wycieczki, jakieś tam obozy i wyjazdy, nie? No ale nic, to nieważne. Jak zajedziemy, to pokażemy wam... A może powiemy, gdzie jedziemy? Nie. Powiemy. No to powiadaj. Jedziemy na Park 45 do Sopotu. Także dzisiaj będziemy balowali... Dzisiaj. Weekend spędzimy w Sopocie. Mimo tego, że akurat trafiamy na weekend, kiedy jest Opera Leśna, koncerty i tak dalej. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Nie byliśmy tam nigdy. Kemping jest przy samej plaży. Oczywiście obejdziemy kemping, pokażemy wam. Są tam również domki, więc to wszystko wam pokażemy, jak to wygląda. Jak to wygląda cenowo na tym kempingu. Wszystko jak zwykle. Pokażemy wam. Brykniemy się, zrobimy mały obchód po kempingu i już. Tak. I wyrazimy naszą opinię na ten temat. Tak, a najśmieszniejsze jest to, że to jest najbliższy od nas kemping? Czy jest bliżej? W Gdyni jakiś jest w ogóle chyba, nie? Jeden z bliższych. No ale nigdy tam nie byliśmy, byli tam nasi znajomi i mówili, że jest fajnie. Więc chcemy jechać spróbować. Pogoda nas nie będzie rozpieszczać, więc weekend krótki, więc nie ma co się gdzieś zapuszczać dalej. Jak będzie ładniejsza pogoda, no tak naprawdę za tydzień już kombinujemy, żeby... Inaczej, już kombinujemy, gdzie pojechać. Jeszcze nie mamy planu, ale kombinujemy, gdzie tu pojechać już w następny weekend. Także przebijamy się przez Trójmiasto i do później. Do później, do zobaczenia. Słuchajcie, jesteśmy w Sopocie. Jedziemy godzinę? Znaczy, jakbyśmy jechali na półwysep, to już byśmy pili kawę, o tak wam powiem. Ale tu może dlatego, że jest ten... Opera Leśna, no ale jechaliśmy przez miasto, no to przyjechać Gdynię, przyjechać Sopot, no to nie jest kit muchą, ale budynek fajny, zobacz. Ale dojeżdżamy. Nie no, jeszcze kawałeczek chyba. No dobra, ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Dobra, ja wam troszkę pokażę. Bo to jest kilka kempingów. Tu jest jeden kemping, po lewo. Tu? Tak, uważać. O, jest Park 45. O, tu jest wielka muserka. Tak. Wielka muszelka. Wielka muszelka i tu jest wjazd. Dalej do celu. Dalej do celu. Dalej do celu. Nasz Kuba mówi jak nawigacja. Dotarłeś do celu. Brawo, syneczku. Tata idzie, jak zawsze nasz tata idzie. A ja tu.
A Kuba jak zawsze będzie kręcił kierownicą, tylko nie za bardzo, wiesz, nie? Ej! O! A ty na mnie nie! O, i pobiegł. Ej! Ej! O! Bu! Ej! Lubił! O, nasz tata to jest sportowiec, on biega. Dobrze, ja odpinam na razie synku przyczepę, dobra? Mogę? Odpinam przyczepę. Tata odpina przyczepę, ty ubieraj spokojnie buty i tata będzie z tobą jeździł muwerem. No to chodź. Uważaj, nie otwieraj szerzej drzwi, bo drzewko stoi. To idę robić kawę. Ja najpierw prąd, co podłączę? No to podłączam. Ale klucze mam przemieć od kąpieli. No są na półce. Dobrze, tak dobrze. Prosto jesteś. Prosto jesteś. Słuchajcie, w restauracji na kempingu przyjęcie komunijne. Którędy? Dzień dobry. Tu Kubuniu za tatą. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nic nie widzę, nic nie widzę. Dobra. Pokażę wam, co robi Michał z Kubą. Michał się bawi dronem teraz. Kurde, zniknęli. Coś tu nagrywają. Idziemy ich poszukać. Przy okazji pokażę wam, co tu się dzieje i co jest fajnego na kempingu. Czekajcie, muszę zmienić sobie widzenie. Odwrócę. Dobra, to tak. Tu jest furtka. Do tej furtki dostaje się taki zegarek. Płaci się kaucję 20 zł. No i można dzięki temu wychodzić przez te wszystkie furtki. Tu jest akurat wejście numer 45 na plażę. Plac zabaw. Domki. O, a tu stoimy my. Blisko placu zabaw. Wszędzie, wszędzie, wszędzie po prostu są domki, domeczki, które można wynajmować. O, jest Michał. Idziemy. Latają dronem. O, jest restauracja, która jest czynna do godziny 18. Można sobie zejść. Wczoraj chcieliśmy iść, ale niestety nie udało się, bo odbywała się tam imprezka. Było przyjęcie komunijne. O, tata lata dronem. Jesteśmy my, jest dron. Mamo. Jest Kuba. Mamo. Strasznie wieje. Wieje? Mamo. No to słuchajcie. Stoimy koło budynku z łazienkami.
po tej stronie są zlewy, w których można sobie mieć naczynia. Oczywiście śmietniki do segregacji, bo trzeba segregować, ale to już chyba wszędzie. Tu jest WC i prysznice męskie. Po drugiej stronie damskie. Tu są drzwiczki, ale one są zamknięte. Słuchajcie, na całym tym kempingu są takie domki. Dobra. Jesteśmy w łazience. Tu jest 6 toalet. Umywalki. Tu jest jeden prysznic i tu jeszcze są 3 kabiny prysznicowe. Wygląda to mniej więcej tak. No, taki standardzik. Całkiem nieźle. Czysto. Przewijak. Nie ma co narzekać, wykąpać się można. Z palety skorzystać można. Także nie ma najmniejszego problemu. Takie budynki, z tego co zauważyłam, tu są chyba 2. O ile się nie mylę, ale chyba nie. My stoimy bardzo blisko. Michał coś kombinowawszy. Kuba chce iść na rower i się złości. Ile tych domków jest, nie wiadomo, nie? Nie wiemy. Patrzyłaś, ten 20? Nie więcej, ale nie wiem, no nieważne. Mamo, bo ja mam ofnytę tutaj. No to przykryj. Wsadź rączką spodnie w kalosz. O, zgubił się kalosz. Tata, restauracja jest otwarta. Jak ty byłeś? Od 8? Do 18, póki co. No pewnie w sezonie dłużej. Tam jest taki taras u góry, na którym można sobie usiąść. To będzie widać właśnie z drona. Aha. No to idziemy. Takie budynki z łazienkami, z toaletami są 2 chyba, nie? Na kempingu. Tak mi się wydaje. Tak, takie duże, nie? Ten koło nas i ten tutaj, w tej części. Chodź, chwileczkę. O, jest drugi budynek. Z łazienkami. Na parcelach co mamy? Tylko prąd, nie? Tak. Wodę trzeba sobie... Tylko prąd, generalnie problem jest chyba z WC chemicznym, bo WC, no przynajmniej my chodzimy, może tu jest jeszcze drugi punkt, tego nie widzieliśmy, ale musimy chodzić aż tam do bramy, więc to jest kawałeczek. No to może daleko nie jest, ale jak jest kaseta pełna, no to... Już masę ludzi wyjechało, bo tu było dosyć dużo, dużo więcej, ale pogoda nas nie rozpieszcza. Nie, pogoda nas nie rozpieszcza. Dziś jest, no może zimno nie jest, ale jest chłodno. Nie, nie i jest... wieje strasznie. Tak. Na wczoraj pół dnia padało, więc... No ale na rowerze się przejechaliśmy. Kuba wycieczkę zaliczył. Idzie. Pierdulodek mały. W dinozaury. Tu są też fajne miejsca. No są fajne miejsca. To też są te furtki, nie? Tam chyba na końcu jest furtka. Lanskie. Czy nie? Czy tylko ta jedna jest? Nie, chyba tylko ta jedna. Chyba tylko ta jedna jest koło nas. To dobrze, żeśmy się tam ustawili. Ale pytaliśmy o to pana przy wjeździe, nie? I mówił, że jak mamy młodego, to blisko placu zała, to wyjście. Ten kamper jest taki długi, że aż ma dużo miejsca. To prawda. Dzień dobry. Widziałem. Widziałam na książkę.
No dobra, tutaj co, dookoła wchodzimy, czy tak tylko zerkniemy? Nie no, plac jest naprawdę miejsca, tu jest sporo, nie? Śmietniki fajnie, bo są porozstawiane. Nasza przyczepka. Nie, nasza z jednym łóżkiem. No widzieliśmy, mieliśmy ją, ja mówię. Nasza przyczepka z jednym łóżkiem, no mamy ją. A co to, kuchnia letnia? Tak, zmywalnie tu są. A zmywalnie. Może tutaj jest zrzut WC. Możemy zobaczyć. A myśmy nawet nie wiedzieli. No tak, ale od nas i tak będzie bliżej tam. Nie, no oczywiście, ale wiesz, jakby tutaj stanął, to tam jest jedna zmywalnia, a tu jest kuchnia po prostu letnia, ale tu chyba nie ma zrzutu. A to jest taka wiata, nie, to chyba nawet nie jest kuchnia, to nie ma umywalek, to jest taka wiata po prostu, żeby można było posiedzieć. Na schodzik! To nie jest Fordzik, to jest Volkswagen, misiu. Ale podobne autko, no. Ty jesteś... No i tutaj wszędzie dookoła. Bez strzacha. Skrzynek jest dosyć dużo. Przy każdej skrzynce jest chyba po 5 czy 6. Wejść. Nie, ale nie ma wydzielonych parceli. Generalnie tak jak widzicie, każdy się ustawia jak chce, w jaką stronę chce. Chodźcie tędy, się przyjdziemy już. No i słuchajcie, tutaj na końcu ogrodzenia mamy już Gdańsk, tak naprawdę. O, tu nawet zresztą widać tablicę Gdańsk. A najlepszy, bo dzwonię wczoraj Michał, ja mówię, Michał do sklepu po lody. I był u nas. I poszedłem pieszo do Gdańska. I dzwoni do mnie i mówi, wiesz, jestem w Gdańsku. Jestem się cholera, co on gada za głupoty. A Gdańsk jest, jak się kończy płot. Jest faktycznie kawałeczek dalej, zaraz za tym płotem, 300 metrów stąd jest sklep, jest Żabka. Ale ta Żabka już jest w Gdańsku. I on sobie dzwoni, że w Gdańsku w sklepie jest. I poszedłem pieszo do Gdańska. No dobra, generalnie obeszliśmy chyba cały kemping. Tak, patrzyliśmy, słuchajcie, jeszcze na te domki. To domki, wydaje mi się, że na stronie jest zapisane, że jest 20 takich domków. One są chyba 3-osobowe, 4-osobowe chyba i 6, tak? Czy 5? Tak. 5-osobowe. Ale można też, nie wiem jak to było opisane, 32-metrowe, nie wiem, domki, cały domek taki wynająć, nie? 32 metry wtedy on ma. Tak. I myśmy patrzyli, ile wychodziło za weekend. Za dwie ten doby 30-metrowy ja kosztował 900 zł, tak bodajże? Tak, za weekend. Za 3 osoby ja patrzyłam. Za 3 było 700. No jakoś tak, ale jakoś to można zobaczyć sobie na stronie i dokładnie sprawdzić. No mało to nie jest, szczerze to wolę z kempingiem przyjechać. Ile kosztuje nas za naszą trójkę teraz, bo Julci nie ma? Powiedzmy sobie, że on też nie jest najtańszy. Jesteśmy od piątku do niedzieli. Ile to wyszło? Kurczę, 145 zł za dobę? Coś koło tego, ale Kuba się nie liczył. Za Kubę zapłaciliśmy tylko i wyłącznie klimatyczne. Które tak jest tutaj po 4,80 za dzień. O. Joga. Szarfy podwieszane na suficie, piłki. Proszę. Tam przy wjeździe jest salon masażu. Tak? Tak. Nie widziałam nawet. Kurde, bym się zapisała, nie widziałam. A tutaj mamy tą restaurację z drugiej strony. Z tym tarasem u góry. Na tym tarasie musi być pięknie, co? U góry. No to dawaj. A, zamknięte jest, nigdzie nie wejdziemy, kurde. Jaka różowa przyczepka. I słuchajcie, jesteśmy przy wjeździe w ogóle na kemping. Trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś by chciał tutaj przyjechać, to wjazd nie jest od ulicy Bitwy pod Łowcami, tylko na rondzie trzeba skręcić w prawo i w prawo, czyli od budynku Heski jest wjazd. Jakby ktoś jechał od Ergo Areny, no to nie przejedzie. A jeżeli ktoś by jechał od strony Sopotu Dolnego, to można to bardzo łatwo przejechać, także trzeba o tym pamiętać. Tak. Czyli przed kempingiem na rondzie, jadąc od Sopotu, skręcamy w lewo i zaraz w prawo. Kogo my tu mamy? Morsa. No morsa to widzimy, ale... Prezes zarządu, założyciel morsowania wyczynowego Lech Bednarek, mistrz świata 2010, Polska Fundacja Morsów. Kubuniu? No jest tu, generalnie jest sporo miejsca, ja jestem ciekawa jak to jest
w sezonie, tak? A najbardziej podoba mi się to, że wychodzimy z kempingu, otwieramy furtkę, naprzeciwko której się ustawiliśmy praktycznie, i jesteśmy na ścieżce rowerowej, mamy 2 kilometry w lewo, żeby dojechać do Sopockiego Molo, tak? Tak, do Monciaka w ogóle. Tak. I słuchajcie, no chyba byliśmy już na wielu kempingach tak naprawdę, ale na kempingu, który jest tak blisko wody, tak blisko plaży. Nie, i w centrum miasta praktycznie, nie? W centrum miasta to naprawdę nie byliśmy. Nie, no nie byliśmy, nie. Zaraz wam pokażemy wyjście na plażę. Kurczę, tak naprawdę tutaj w kąpielówkach się wychodzi na plażę. Nie, to taka jest prawda. Tutaj nie trzeba się ubierać. Tu można przyjść, kurczę, kawę sobie zrobić do przyczepy i wrócić z powrotem na plażę. No ale to zaraz będziemy przy naszej przyczepie i przejdziemy się na plażę, pokażemy, jak to wygląda. Dobra. No to weź zegarek. Kuba, biegnij do przyczepy po zegarek. A nie, otwarta jest furtka, chodź. Zobacz, czy furtka jest otwarta, syneczku. Tak. Dobrze. Jest otwarta. Ale weź, jak zamkną, to nie wejdziemy. Weź zegarek. Czekaj, ja wezmę zegarek. Tata weźmie lepiej zegarek, bo jak zamkną, to nie wejdziemy. Będziemy musieli iść na koło. Chodź, Bączku. Ja zamknę, to muszę... Coś takiego. No ding-dong, taki zegarek jak na baseny i... Nie, nie bierzemy, bo tylko wyjdziemy się przejść i zaraz wracamy po rowery, wiesz? Słuchajcie, tu jest naprawdę mega miejsce, ale polecamy, żeby tutaj przyjechać z rowerami. Bo są takie ścieżki, że tymi rowerami dojeżdżacie wszędzie. Nie musicie wyjeżdżać autem. Nie musicie wyjeżdżać autem i nie musicie szukać miejsca do parkowania. Czyj on jest? On ucieka komuś, czy... Słuchajcie, tutaj stoi nasza przyczepa, jak widzicie. A tutaj mamy wyjście na plażę. No i tutaj od razu wychodzimy. Mamy ścieżkę rowerową, ładny chodniczek. I tutaj dokładnie ścieżką rowerową można dojechać w jedną stronę i w drugą też można dojechać do Gdańska. Czyli ile mamy? 50 metrów? No chyba maksymalnie. Mamo! I teraz pewnie będzie troszeczkę wiało. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale stoi na tak zwanej redzie mnóstwo statków, które czekają na wejście do portu w Gdyni. Dosyć duże fale. Dzisiaj, bo dosyć mocno wieje. Ale zobaczcie, jaka tutaj jest piękna plaża. Generalnie, jeżeli ktoś by chciał być w centrum Sopotu, no to jest, kurczę, super. Mega miejsce. I tutaj pewnie tego nie będzie widać na kamerze. Ale po lewej stronie widzimy całą Stocznię Gdańską. Tutaj jest jakaś knajpa również na plaży. Tutaj w oddali widać te statki, które czekają na wejście do portu. No i tam widzimy, słuchajcie, całe molo. Popatrzcie, siedzimy na plaży i widzimy wejście na kemping. Znaczy, no bardzo to fajne, ale pewnie latem. Jestem w ogóle ciekawa, jak to jest w sezonie. Musimy się tu przejechać tak sobie, nawet samochodem, bez kempingu, w czasie sezonu i zobaczyć, jak to jest. Tak, ile tu jest ludzi, ale podejrzewam, że ten kemping... Bo te domki są naprawdę super, więc myślę, że ten kemping jest po prostu pełny. Nie, ja tak... On jest w ogóle w takiej lokalizacji, że to nie podlega dyskusji, że on jest pełny czy nie. On na pewno jest zapełniony. Ale jestem ciekawa, jak to wygląda, wiesz, w sezonie. Na przykład tak, jakbyśmy chcieli pojechać, jak na Alexa czasem jedziemy, wyjeżdżamy w piątek i nie wiemy, gdzie pojedziemy i... Dobra, to sprawdzimy i zawsze się jakaś miejscówka gdzieś znajdzie. Czy tu jest taka możliwość, rozumiesz? No to sprawdzimy to. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.
I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Tak naprawdę szkoda. Szkoda, że kemping w takim miejscu, na tak wysokim standardzie, nie ma podłączenia do wody i szarej, i do czystej wody. Oczywiście wodę czystą mamy co kawałek, no to nie jest jakiś tam problem, ale z szarą czy tam z kasetą to już trzeba kawałeczek iść. Kaseta to jeszcze pół biedy, ale ta szara woda, no szkoda, że taki kemping na takim standardzie nie ma tego na no, ale nie jest to problem generalnie, dla chcącego nic trudnego, tak? Pewnie, że tak. Pewnie, że wolelibyśmy wszystko mieć pod nosem i pod ręką, ale czasami trzeba trochę wysiłków to włożyć, ale miejsce jest super, świetne. No i moi drodzy, wyjeżdżamy. Koniec laby. Koniec laby, czas do pracy, do przedszkola. Robale mnie pobłoziły. Skręć, no dobra, to co? W lewo. To bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali jak zawsze. Bardzo prosimy, dajcie znak. Zostawcie pod filmem jakiś, nie wiem, łapkę w górę, napiszcie komentarz, cokolwiek, żebyśmy wiedzieli, że jesteście z nami ciągle. Ci, którzy nas nie subskrybują, to prosimy, żeby zaczęli. Tak. Jeżeli mają ochotę. No i to na tyle. No dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Tak, bardzo dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Jeszcze nie wiemy, gdzie pojedziemy, ale na pewno podzielimy się tym z wami. Do zobaczenia, pa. Do zobaczenia, pa.